Cześć, siemanko, witam w kolejnym vlogu. A w tym to już jest kolejny vlog Zorki na zimę. W sumie ostatni vlog. Dzisiaj kończę orkę na zimę, oram sobie na usługę takie ogrody. Tamta część już mam zaorana, została mi tylko ta. Tutaj gdzie rośnie tareczka i tyle. Tak jest tam. Tutaj to można powiedzieć, że jest więcej nakręcania i ustawiania się niż samej orki. Ale na dzisiejszą pogodę to jest chyba, nie wiem czy nawet, no może 6-7 stopni jest na górze. O kurde. No taka orka w sam raz, no bo zimno mi nie jest. Rywa? Rywa. Ja u siebie dzisiaj skończyłem orać też. Oraliśmy ogród. Cały tamten tydzień orałem. I od 16 do 22 chyba października. Miałem jedną, można powiedzieć, awarię. Trafiłem na kamień i popękały mi lemiesze. Chcieliśmy pospawać, no to miałem wtedy dzień przestoju. Zdjęcia możecie zobaczyć na naszym fanpage'u na Facebooku. Ostatnią pracę, jaka to była wykonywana, no to było talerzowanie. Właśnie. Siebie miałem 3,5 hektara do zaorania, no i zaorałem. Zajęło mi to tydzień czasu. Po południami, po szkole oczywiście. Po 3, średnio po 3 godziny dziennie orałem. No i jak zatankowałem ciągnik, kiedy? A, w sobotę przed oraniem. Zacząłem w poniedziałek, to właśnie jest poprzedni vlog Zorki, no to jak zaczynałem. I dzisiaj jak kończę, można powiedzieć na początek i na koniec. No to wlałem tam 3 litry, do pełnego baku brakowało. No to wlewałem dopiero w sobotę, po zaoraniu 3 hektarów. Trochę więcej jak 3. No to jeszcze trochę liście wywoziłem z podwórka. I jeszcze kilka innych prac się trafiło. No właśnie te kamienie wyrywałem. I orka, no to już chyba ostatnia praca w tym sezonie. Miały być jeszcze opryski niby. Ja mam środek kupiony. Czeka, ale
nie ma pogody. No. W tamtym tygodniu miała być piękna pogoda, miałem pryskać w piątek. A tu w piątek było i mgła, i troszkę mżyło. I już, myślę, nie będę ryzykował. No bo tam 250 zł na darmo wywalić, to nie sztuka. Miałem pryskać przeżyto zimę odmiotły i innych pasów jednoliściennych. Ale to się nie uda na jesieni, popryska się na wiosnę. Też myślę, że będzie działać. Ale może jeszcze się uda i przed zimą. Może przyjdzie ze dwa dni pogody, także będzie słonecznie i nie będzie padało. Rosa zejdzie z roślin, to wtedy jak najbardziej popryskamy. Dzisiaj mamy sobie, który? 24 października. Można powiedzieć, że już na dworze to taka typowa jesień. Igliście, zimno, deszczowo. Już dzień coraz krótszy, o, w sobotę już zmiana czasu na zimowy, bo z rana będzie trochę widniej. Wcześnie. Ale za to wieczory krótkie, będą długie. A, gar trochę wyszedł. Tu to nie wiem, należówka zapchała czy co? Z tego co widziałem, bo to tutaj było talerzowane zetorem Proximą, nie wiem, ale coś koło 100 koni, bo modelu to nie widziałem, dlatego tak przejazdem byłem i talerzówką albo 2,5 albo 3 metry, nie wiem, ale firmy też nie powiem. Kawałek już stależowany, głębiej zrobiony, dużo lepiej się orze, pługi wchodzą i orze się równo. A tamte kawałki jak glebogryzowałem 2 tygodnie temu, bo tam był i ogród taki, i kwiatki, i różne tego typu rzeczy, to chwilami to mi pługi normalnie wychodziły z miejsca. No ja tu dociążałem, a ciągnik stawał, bo pługi nie chciały wejść, tylko się koła do góry podnosiły. Pamiętam, jak siałem łubin, później zaraz owiec, za tydzień gdzieś tak, mniej więcej, no za 1,5 tygodnia. A tu już orka zimowa już się kończy, no i koniec sezonu. I znowu 4 miesiące przerwy. 4, dobrze liczę? Listopad, grudzień, styczeń, luty. No dobrze, 4 miesiące. Jak najbijniej 4 miesiące, a jak zima będzie ostra i długo będą śniegi leżeć, to może nawet im więcej. A coś tak zapowiada.
gadają, że jak ma wziąć od listopada, tak do kwietnia masz nie leżeć. No, mogłoby być trochę i tej zimy. Nie wiem jak wy, ale ja to tam zimę lubię. A zwłaszcza jak jest dużo śniegu. Mróz tam, tak jak jest te 10, minus 10, minus 15, to tam też nie jest źle. Ale jak znowu uderzy minus 30, no to też jest nie za wesoło. No już, jak nie ma śniegu, a taki mróz przyjdzie, no to po zimie, no to praktycznie wszystkie do przesiewania. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Księżyca już ma tak no ze 3 liście, tak średnio to jest 3 liście, pewnie trafiają się jeszcze i 2, ale to tydzień temu miało w większości już 2 liście, trafiał się jeden, a trafiały się nawet i 3, no ale no to tydzień temu to była piękna pogoda, było 20 stopni w dzień. Nocy bywało, o w nocy to było tyle, co dzisiaj jest dzień, a może nawet i było więcej w nocy. To taka to pogoda. Trzeba i głęboko. Może pojawią się jakieś vlogi tam powiedzmy z napraw takich zimowych we Władku. No bo już kilka rzeczy muszę zrobić. No i jak się uda, no i będą chęci, no to myślę, że jakiegoś vloga. Vloga albo nawet vlogi. Nagram. W zimie to pewnie będzie ferie, wtedy będzie czas. Sezonu polowego to na pewno nie będzie jeszcze wtedy, bo to będzie u nas w Lubelskim, no to ferie chyba teraz popadają w pierwsze 2 tygodnie lutego. Ale nie mówię, że na pewno. Ale to w przyszłości.
sobie tego vloga już będę kończył, bo nie ma co przedłużać. Zanadto. Jeszcze dziękuję Wam za oglądanie. Być może pojawi się vlog jeszcze z oprysków, ale to nie obiecuję. No nie wiem, czy będę pryskał, czy to wszystko zależy od pogody. Także bez gadania, tak. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne i cześć.